W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Młodzieżową Ligę Kolarską, która będzie miała swoje miejsce przez okres wakacji. Planowanych jest 7 edycji z finałem we wrześniu, 25 września na rynku w Sobótce. Udział będą brali tutaj młodzi zawodnicy z całego praktycznie Dolnego Śląska. Dzisiaj przyjechały tu kluby z Nowej Rudy, z Polkowic, z Jeżoniowa, z Oławy, z Wrocławia. Także mamy mnóstwo dzieciaków, w tym oczywiście nasi reprezentanci z klubu KS Deichmann Abus Mat Sobótka, trenujący w Akademii Kolarskiej Batka Huzarskiego. No, gościmy tutaj na stadionie Ślężarskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i myślimy, że tak jak dzisiaj rozpoczniemy, tak może w 2 razy większej frekwencji zakończymy tą imprezę we wrześniu na rynku. MKS, przyjechaliśmy z Polkowic, Miejski Klub Sportowy Polkowice. Ile będzie brało dzieciaczków? Dzisiaj startuje 8 osób, jest najmłodsza grupa, która jest szkolona w klubie. Zobaczymy, jakie wyniki dzisiaj osiągnie nasza młodzież. Prezentujemy klub Szkółki Kolarskie Atom Miazga Tomtrans z Dzierżoniów. Wystartuje nas tutaj około 25 zawodników. Jak Wam się podoba Sobótka, okolice, czy często wracacie? Sobótka, jak wiadomo, jest znana z kolarstwa. Od wielu, wielu lat ścigamy się tutaj, nasze starsze grupy, jak i od 2 lat również nasze najmłodsze grupy, nasze szkółki. W tym roku Sobótka przygotowała tutaj 7 startów, także na pewno na każdym się zjawimy dużą grupą. Tak, jest to cykl imprez organizowanych w Sobótce. W kwietniu mieliśmy rozpoczęcie sezonu, Ślężański Mnich, teraz Liga Kolarska. W tym roku nie ma Mistrzostw Polski w Sobótce, są w Świdnicy, ale robimy wszystko, żeby te Mistrzostwa Polski znalazły się w przyszłym roku w Sobótce, po to, żeby również była to kolejna duża, prestiżowa impreza w naszym mieście.